Potężny druid, jak widzicie, już został odpalony. Dzisiaj nie ma czasu, tak jak mówię, miał być normalny stream, taki jak zawsze, czyli nudy. Natomiast stwierdziłem, że skoro jest to takie przesadzone, jak faktycznie jest, tutaj ten orzeł plus 500% obrażeń na magów, totalnie OP. Tak samo tygrys też jest tam dobry na inne lochy. No to stwierdziłem, że może pokusimy się o to, żeby dobić już na tym druidzie 500 level, z racji tego, że mogą to znerfić, nie? W sensie już widziałem masę nagrań, gdzie tam na przykład druid 405 level wygrywał z magiem 495 i takie rzeczy. Więc bardzo możliwe, że jakiś hotfix zostanie wprowadzony. Także no wykorzystamy to, spróbujemy. Dlatego też to się dzieje na streamku, a nie na odcinku. Ale mówię, zapis będzie. Ile musimy lochów pokonać? No tak z 25. Z moich wyliczeń wyszło, że 20 powinno pójść. Natomiast dalej może być problem, ale zobaczymy. Jak widzicie, tu już mam same resztki, więc no nie wygląda to wcale kolorowo. No ale jest jak jest. Dobra, czekajcie, ja tu jeszcze wam pokażę może procenty na lochy. Jeszcze jedna ważna rzecz, to takie sprostowanie, jeżeli chodzi o ten film, gdzie testowaliśmy sobie na tym 31 niemieckim tego druida na poprzednim filmie. Druid jednak od ostatniego reworka łowcy demonów może się odradzać. W sensie łowca demonów może się odradzać na druida, o w ten sposób. Nie wiem dlaczego, zrobiłem tam chyba z 15 walk i w żadnej się nie odrodził ten łowca demonów. Ale potem jak już ta aktualizacja weszła tak w 100% na wszystkie światy, to zacząłem robić test. No i nieważne jaką tutaj postać wybierzemy, to i tak on się odradza, więc to takie sprostowanie z poprzedniego filmu. Kiedyś faktycznie nie mógł, ale teraz już mógł. W sumie to wam mogę pokazać od razu. No teraz się akurat nie odrodził, ale spokojnie. Zaraz się odrodzi na 100%. O, dokładnie, teraz się odrodził. No, więc tak to wygląda. Dobra, tak wyglądały nasze procenty na lochy. Na poprzedniej wersji druida, że tak powiem. Oczywiście było to robione w masce kota, no bo wojownik do lochów był totalnie słaby, więc nie było nawet sensu. Teraz jeszcze druida, tak jak mówię, nie ma w symulatorze. Miałem na niego czekać, żeby ten odcinek nagrywać i wam to wszystko pokazywać. No ale z racji tego, że mogą jakiegoś hotfixa wprowadzić, to wolę to przyspieszyć. No ale no, to taka ciekawostka. Tutaj proponuję zwrócić uwagę na Case Jora, na którego było 0,01%. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz. No, jeżeli chodzi o jakieś tam opinie, no to przede wszystkim tak. Jeżeli chodzi o Orła, to jest totalnie broken na magów. Tu możemy sobie przetestować. Oczywiście te testy nie będą jakieś takie, no nie wiem, dobre. W sensie takim, że ja tu mam strasznie mocne statystyki, więc jaki ten druid by nie był, to raczej będzie robił oro, no ale właśnie bardzo często tak wyglądają walki z magami, druidem. Więc no, jeżeli chodzi o niedźwiedzia, to w sumie nie wiem, mi się ta mechanika niedźwiedzia taka najbardziej fun to play wydawała. Tu może do niedźwiedzia to będziemy bić Kakira, bo on jest top 2 tego serwera. Ale no tu raczej ludzie ani do lochów tego nie polecają na razie, ani do PvP. No tutaj ledwo wygraliśmy. No ale mówię, tu ten niedźwiedź jakiś, mimo że mówię, mi siada totalnie. To się wydaje właśnie useless niestety, ale no mechanika fajna tak czy inaczej. No i tu mamy tego tygrysa. Tygrys w ogóle jest polecany dla dosłownie wszystkich lochów, tak jak już mówiłem, oprócz magów. A na magów w lochach ten orzeł, nie? Więc chyba najlepszym testem, biorąc pod uwagę, jakie tu mamy statystyki na tym serwerze, to będzie właśnie test w tych lochach. Do czego zaraz przejdziemy, no. No właśnie. Tak wygląda buła, jak wyjdziemy z tego cienia na tym tygrysie, nie? 500 milionów ponad. Czyli no, mając na uwadze, że on ma 300 milionów ogólnego HP, to sami widzicie, jak ten druid się prezentuje. Okej, więc żeby tutaj zacząć z grubej rury, to może posprzedaję. Tu sobie może jeszcze powrzucam. Chciałem w ogóle dobić 500 milionów HP, zanim dalej będę szedł w inteligencję. No ale to jeszcze troszkę tego golda musimy wrzucić. To zaczniemy od tego, kolegi. Przypominam, 0,01%. Mamy orła. Sprawdźmy to. No dobra. No może, może teraz nie, ale jeszcze raz zobaczymy. O, no teraz już prawie.
Teraz wszedł Hitek. Ale no... Spokojnie. Jest szansa, okej. Okay. Wale enter po prostu. Nie będziemy tu każdej walki oglądać. No właśnie. 0,01% przypominam. Przed reworkiem. Ile grzybów? Z 5? Sprawdźmy to. Ile oni zabrali? No oni zadali sporo. No i właśnie. My tutaj jednym krytem. Więc tak to po prostu wygląda. Dobra, i tak jak mówiłem, teraz sobie lecimy na Tygrysie do następnego maga. Pyk. Zacznę od tej karuzeli, bo tu w ogóle mamy chyba najwięcej expa. No dokładnie. W sumie to może jak trochę porobimy tych lochów, to pooglądamy. Ja pierdolę, jak to pada. No, tu jakiś opór jest stawiany. W ogóle strasznie, to chyba widać też na tym, że strasznie mi tutaj laguje, ale nie wiem z czego to wynika. Jak ja jestem na S39, to są takie lagi. Więc nie mam pojęcia. O dobra, siedzi. Okej, okay, mamy 495. Czy coś tu nam ciekawego poleciało? Dla maga na wszystkie staty, to na wszystkie staty. I mamy coś dla woja. No, możemy wymienić w sumie. Okej, okay, tutaj runki zamienimy. A, w ogóle jeszcze nie sprawdziłem, czy oni mają wszystko poulepszane. To druga sprawa. Okej, okay, tu też wszystko razy git. Tak, tak, no chyba zaraz to zrobię, ale to już pod koniec. A, i te lochy mi się nie zapisywały, tylko mi się zapisał Boruciak. Kurde, dobra, to w takim razie musimy wolniej klikać. Na to wygląda. Okej, okay, teraz mamy Berka, no to on też powinien siąść. Tak szczerze. Dobrze, że ostatnio zrobiliśmy to przebieranie, widzicie? Wszystko zostało przewidziane. Bo tak to pisaliście, żeby robić na legendarnym lochu. A możliwe, że tego legendarnego lochu na druidzie nawet nie będzie. O ile tutaj posiadają te lochy. No ale zobaczymy. No pierwsze padły szybko, nie? Teraz ten fifko to jest tak jak mówię. Dobra, siad jeszcze. Berserk. Okej. Okay. Lecimy dalej, teraz mamy Sozę. Sozę to jest kto? Sozę to jest mag. Dobra, czyli zmieniamy znowu na kieł. W sensie na tego, na orła. Nie wiem, czy mi się to z kłem kojarzy. Pyk i lecimy dalej. Teraz tego magusia. Zobaczmy. Ostatni, jak on miał? Dorzer, to chyba też jest mag swoją drogą. No ja tu w tych moich obliczeniach co do lochów liczyłem, że zrobimy całą karuzelę, więc... Zobaczymy, czy to faktycznie siądzie. Dobra, siedzi. No fajnie, fajnie. Będę tam Damixon, ale kim to jeszcze nie wiem. Bardzo możliwe, że... zwiadowcą, tak jak było umówione. No ale druid mi się też zaczyna podobać. Zresztą jak sami możecie zauważyć chyba. Janko Hornes. Okej, okay. To jeszcze razy dwa, tu musimy zaczarować. A, nie mam golda. Czekajcie, czy ja coś mogę do wiedźmy oddać? Tu nic nie mam. W sumie to posprzedaję parę rzeczy po prostu. Jak tu i tak kończymy na 500, to nie ma co. Szkoda, że mi się nie udało żadnej staty dobić do 100 tysięcy, taki był plan. No ale jest jak jest. O, w ogóle dzięki temu, że level wbiliśmy, to nam to HP wpadło. Równe 500 000 000. Chęci na druida? No, trochę tak. Okej, okay. Czyli tak, tu mamy dobrą maskę, lecimy dalej. Zebo to jest wojownik chyba, jak się nie mylę. No próbujemy, próbujemy. Okej, okay. Siedzi. Wszystko to mamy? Tak, wszystko mamy. Zaraz 4,96. O, teraz następny. Ej, ten mag to w ogóle nam... Bliska próba była na tym. Na Tygrysie, ale okej, okay, wracamy na orła. Kurde, no nie ma czasu nawet pogadać, nie ma czasu nic zrobić, bo każdy loch pada po chwili dosłownie. No ale fajnie, fajnie. Od razu klaserka 100% wbijemy. W sumie to my karuzelę zamykaliśmy na tak około 500 levelu przeważnie. Na każdej klasie, na paladynie tak było. Także to wcale nie jest OP, nie przesadzajcie. Okej, okay, siedzi. Mamy coś dla magusia przy okazji. Plus 58, trochę pancerza tracimy.
Można to zrobić. Pyk. Tu mamy na wszystkie staty. Czy ja mogę jeszcze dzisiaj coś? Tak, ostatnie rozmontowanie. Dobra, jest z powrotem Tygrys. Zapisał mi się ten, zapisał mi się. Jak zamkniemy całą karuzelę, to pooglądamy, jak to wyglądało, bo to jest w sumie w tym wszystkim najciekawsze, jakby nie patrzeć. Jakie te kryty leciały. Właśnie powiem wam, że ja nie wiem, bo tak jak wam już wspominałem, ja myślałem, że ten druid będzie tak kosmetycznie zmieniony. Okazało się, że został zmieniony całkowicie, zupełnie inne pasywki i tak dalej. I nie rozumiem, czemu nie było bety odpalonej, żeby to przetestować. Przy okazji Barda była beta, przy okazji Łowcy Demonów, tego zreworkowanego, też była beta, no a teraz bety nie było. No i jak widzicie, no chyba nie poszło to w dobrym kierunku. No ale co, może chociaż szybciej się pozbędziemy tego druida, to chociaż no takie plusy będą, nie? Wszystkie surki w łupy wrzuć. No właśnie, tak się w sumie zastanawiam. Tu mamy zwiada jakiegoś, albo to jest łowca demonów, tak też może być. Dobra, siedzi, tak? 4,9,6, może poulepszamy im jakieś bronie troszkę chociaż. Ale to zaraz, no póki co pada. Tu mamy plus 103, to też wymieniamy. Przy okazji ich trochę jeszcze poprzebieram. A, dzisiaj nic do kibla nie wrzucałem. A to mogę to. Wszystko jedno. Pyk. Ulepszymy razy dwa. Jest to, jest to. Nie wiem, czemu się tamten nie zapisał, bo nie klikałem jakoś bardzo szybko. A... No koksu, jak chcesz, jak chcesz. W sumie to będzie najlepszy test i jak wyglądają te liry, nie? To możesz zarzucić, jak chcesz. Dobra, teraz chyba mamy kolejnego berka, jak się nie mylę. Tu jakieś próby bliskie. No tu też Kunegunda na pewno musi swoje robić. No ale... No siada, siada. I znowu mamy fajne rękawice. Powiem wam, że dziwnie się czuję, szczerze mówiąc. Dawno nie czułem takiej radości grając jakąś klasą. A tutaj totalnie... A, i znowu Golda nie mamy. Totalnie niespodziewane to klikanie. Ale czego się nie robi dla widza. Tu mamy razy dwa. Okej, lecimy. No i teraz jest Dorzer. Dorzer jest magiem, więc z powrotem zmieniamy. I lecimy z tym Dorzerem. On raczej nie powinien być mocny. O, 37 milionów. Klikamy go. Tam była próba jakieś 38 milionów, z tego co widziałem. Tam 23 miliony. No i dobra, siedzi. Mamy to. Karuzela zamknięta. W jakieś 300 grzybków. Nie wiem, powiem wam szczerze, że pojebane to jest. Nie żebym narzekał, no ale... O, tu nawet nie musimy runki zamieniać. Też możemy podmienić. Dobra, git. Zaczęliśmy w sumie od najcięższego lochu. To też warto zapamiętać. No i dobra, zobaczmy, jak te walki wyglądały. To już w sumie oglądaliśmy. No właśnie, 210 milionów. Teraz Boruciak. Boruciak to jest bodajże wojownik. Aha. Czekajcie, muszę to na spowolnieniu zobaczyć, bo... Ja pierdolę. Prawie 600 milionów z hitka jednego. Może ja będę wolniej te walki oglądał, wiecie? Bo tu się wydaje, że... Ja pierdolę. No miliard, miliard. To jest berek. To też warto pamiętać. No ale to się nazywa one shot. Dobra, tu mamy Magusia. No ci jemu akurat sporo zbili. Także tu powiedzmy, że nic takiego. Lecimy do Zebo. No właśnie.
Okej, okay. Pamiętajcie, że te obrażenia, te takie mocne przeciwko tam tym berkom, wojownikom i tak dalej, są na tygrysie. Czyli to jest to plus 300%, nie? Więc dużo osób mówi, że ten orzeł jest za mocny i faktycznie na magów taki jest, ale ten tygrys robi też takie obrażenia. Tu w ogóle to wszystko robi obrażenia. Ja nie wiem, najpierw narzekali, że bard jakiś mocniejszy od maga, bo takie hity lecą, zwłaszcza tam wojowników. No to teraz mamy to. Dobra, oglądamy dalej. Na Zebo chyba skończyliśmy, tak? Dalukar teraz. No w sumie to wszystko tak wygląda, bo jakbyśmy my ich nie zwanshotowali, to oni by nas zwanshotowali, więc z tymi magami to jest dość przewidywalne, ale dobra, najbardziej mnie ciekawi mnie reszta. Okej, okay, no tu mu za wiele nie zrobili. No, można. Okej. Okay. A, no to może DH. Tu mamy Berka. O, Maguś zrobił sporo temu Berkowi. Okej, chyba pół HP będzie miał. O, nawet mniej. O kurde, ty, prawie tu go parę pachołki zrobiły. O. No było close. Ale kryt mocny. Okej, i ten Dorzer, ostatni w karuzeli. To możemy obejrzeć w całości, bo to jest Maguś w sumie. No. Piękna sprawa. Podoba mi się to. Okej, okay, czyli karuzelę mamy zrobioną. Czy ja dostałem w ogóle ten... A nie, bo tu nie ma. Ja zawsze zapominam. Za 10 pierwszych jest achievement, za 20 nie ma. Nieważne. Jak ktoś chce, to może robić te klipy tych obrażeń. W sensie, nie wiem jak to się nazywa na Twitchu. Tak czy inaczej, jakby ktoś chciał jeszcze raz zobaczyć, bo tam widziałem, że pisaliście, żeby powtarzać, no ale to nie będziemy oglądać tego samego cały czas. Jeszcze tu troszkę loszków mamy. Czyli tak, lecimy teraz może w orła i wiecie co? Klipy? A, no to tak myślałem. Jeszcze to mnie ciekawi. To było co prawda not possible na tym screenie, jeszcze raz możemy zerknąć. Tak, wredna wiedźma była not possible. Sprawdźmy ją teraz. Ja tu te najłatwiejsze zostawiam na później, nie? Ale jakieś sportowe 50-100 grzybków możemy wbić, bo to jest mag, nie? Więc... Jeżeli siądą jakieś kryty... To może i by się ją udało, chociaż ona ma sporo HP, to może nie być takie proste. No tam blisko. Kurde, no to też jest pytanie, żeby nam jak najwięcej tych krytów siadało. Z tego pazura, nie? Z tego orła. Bo może być tak, że w ogóle to się nie odpali podczas walki, a może być tak, że na przykład trzy hity z rzędu będą takie, nie? Czekajcie, może jakąś bliższą próbę obejrzymy. Taką poniżej miliarda jakby było. 2,4, 2,6. No albo coś koło miliarda. Tam było 1,3 miliarda w sumie. Wolno to działa? No bardzo laguje, ale to mówię, no tylko jest 39, tylko ten druid mi tak laguje i to już od dawna. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Dlatego też na nim... Ej, czajcie, jakby na przykład na takim magu tak zaczęło lagować? Bez powodu? I to nieważne, czy ja zresetuję grę, czy coś, no komputer też jest, powiedzmy, że okej. Okay. W sensie nie jest jakiś gigamocny, no ale shakes na nim działa dobrze. Kurde, no nie ma żadnej próby bliskiej, jak tak wolniej klikam. Tam było 1,5 miliarda, dobra, to zobaczymy. W takim razie, a serwer nie odpowiada. Dobra, chyba jednak nie zobaczymy. W takim razie czekajcie, będę musiał kliknąć zapisz walkę po prostu. O, dobra. Chciałem sposobem, ale nie wyszło. Czekajcie. Wredna wiedźma. Okej. Tu nie było kryta. Tu też nie było kryta.
Tu był kryt. Tu też był kryt. Ty no. Jakby te pachoły trochę więcej zrobiły. No jest to chyba do kliknięcia. Tylko pytanie, czy próbować to teraz pushować? Czy poczekać? Jeszcze może jakieś itemy wymienić? Z tych innych lochów, jak nam wypadną. I wtedy tutaj wrócić, nie? Sprawdź procenty. No z chęcią bym sprawdził procenty, gdyby nowy druid był na SF Toolsie dodany. A właśnie problem jest taki, że go nie ma. Tak to byśmy lecieli po procentach po prostu, a tak to trzeba tak na czuja klikać. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 50 sportowych grzybków. Zobaczcie, że jakby ona trochę mniej HP miała, kurde, to by była do zrobienia. No ale mówię, myślałem, że to jest mag, że to padnie na tym pazurku, ale wygląda na to, że nie. Orłem spróbuj, no jestem na nim. To bardziej tygrysem może, ale nie, tygrys nie ma sensu, bo tygrys nie może unikać na magu, więc to totalnie mija się z celem. Dobra, 3, 2, 1, okej, nie siadło, dobra, wrócimy tu jeszcze na spokojnie. Ja chcę, tak jak mówię, zacząć od tych najmocniejszych lochów. Cerber to jest kto? To jest zwiat. Na Cerbera też było not possible, jak dobrze pamiętam. Aha. Czekajcie, czy on... A nie, sorry. Na Cerbera było 5,5%. Okej, właśnie tak chciałem odpalić, żeby sprawdzić. To nie, to mój błąd. Tu mamy coś na siłkę. Żeby też nie przesadzać, nie wprowadzać w błąd. Teraz mamy meduzę. Meduza maguś. Odda? Czy nie odda? Tam było 1,2 miliarda. Może w sumie też jakąś bliższą próbę sprawdzimy. Za dużo HP? Nie, no ona ma mniej HP niż tamten. Kurde, tam był milion. I nie zapisałem, a się nie da salką sprawdzić. Kurwa mać. Ej, ja zrobię tak, jak na przykład zaatakuję tu kogoś. A, tu już się nie da walki zapisywać. No to dzięki w takim razie. Dobra. To na razie się powstrzymam może, jeżeli o nią chodzi. Lecimy, dobijamy resztę. Tu mamy maga. Jego raczej machniemy. Dokładnie. Od razu możemy obejrzeć. To nie jest kot, to jest orzeł, szczurek. Co ty, pijany znowu? No, no i jeszcze będzie mnie wyzywał. Ciesz się, że to leci na YouTube'a, bo zostałbyś zmieszany z błotem. Dobra, zobaczmy. No tutaj to oni mu dużo zrobili akurat. No mówię, no ja tu też dużo tych lochów miałem odłożonych na to klikanie 500, nie? No ale okej, siedzi. Teraz mamy kogo? Teraz mamy Lucjusza. Lucjusz to jest maguś i też padnie, na niego też było dużo procent. Jakiś pasek dla magusia, plus 62, fajnie. Możemy od razu te runki zamienić. Tu jeszcze w sumie te ulepszenia musimy pamiętać, że mogę zrobić u tych pachołków. To też jest istotne, ale to już potem, jak zostaną nam ostatnie lochy. Nie na hita, jakieś tam były przestoje, ale generalnie około 300 grzybów na 10 przeciwników w karuzeli. Dobra, zobaczmy tego. O, tu nawet nie one shot. Dobra. Kogo teraz mamy? Tu mamy zwiada. I tu mamy chyba paladyna albo woja, nie pamiętam. Ale tak czy inaczej musimy zrobić tak. Dobra, najpierw zaczniemy może od szkoły. Zobaczymy, czy ona padnie. No raczej padnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, siedzi.
A, i teraz mamy maga, sami wiecie kogo, okej. Zapisało nam się to? Zapisało nam się. Czy on jeszcze padnie? No on nie ma za dużo... Nie ma za dużo HP w porównaniu do tamtych, no ale ma też o wiele więcej inty, nie? Więc można powiedzieć, że to się tak balansuje. Kurde, no ja akurat jak liczyłem sobie te lożki, to liczyłem, że ta szkoła magii padnie. Oby nie znerfili tego druida? Nie, no na pewno znerfią, coś ty. To jest nawet bardziej niż pewny. Może jakaś bliższa próba? Dobra, niech będzie to. To nie była jakaś... dobrze... rokująca, ale niech będzie. Barbar za wiele nie zrobił, ten też nie, okej. Tu był kryt i tu kryt, o kurde. No wiele więcej tych obrażeń potrzeba, żeby go machnąć. Dobra, to na razie się wstrzymamy z nim też. Obejrzymy sobie to, bo tutaj hity mogą być mocne. W ogóle bez tego kryta, jaki mały hitek. No właśnie, o tym mówiłem. Ej, to ten druid to chyba teraz bardziej OP na inne klasy niż na magów, bo ci magowie go nadal blokują. Co prawda ci najmocniejsi, no ale i tak. Na to wygląda. Dobra, tutaj teraz wąż Midgardu. Sprawdźmy to. Jest dobra maska? Chyba jest. Dobrze tak nie widać w tym rogu, jak to wygląda. Ale tak, jest maska tygrysa. Dobra, lecimy. Okej, tam jakaś bliższa próba. No wąż Midgardu to jest raczej blok. Potem mamy dwóch berków. 9 i 10 to są berki, więc oni powinni pójść. Mamy 497 level i pół. No nie wiem, nie wiem. Kurde, okej, siadło. No będzie lipa, jak nie wbijemy tego 500-nego, ale... zaczynam się zastanawiać, ale dobra, nie ma co. Na razie lecą jakoś te lochy. Bardzo się na głęboką wodę rzuciliśmy, bo zwróćcie uwagę, że my już praktycznie wszystkie lochy w mroku zamykamy. Więc to też nie jest takie proste. Dobra, zobaczmy te hity. No właśnie. Tak, tak, było dzisiaj łącznie 30 giftów, więc ktoś tam mógł dostać suba przypadkiem. Są jakieś ręce, ale ręce to my dopiero wymienialiśmy, dokładnie. Można sprzedać, bo i tak już dzisiaj rozmontowań nie mamy. W sumie to nie musiałem sprzedać, ale dobra, już nie myślę perspektywistycznie o tym druidzie. O. Ja tutaj myślę, żeby ten 500-ny dobić i tyle. Okej, no właśnie, to co mówiłem, berek nie jest problemem. W sumie to możemy od razu te lochy oglądać. O, zobaczcie. Praktycznie nic pachołki mu nie zrobiły. No właśnie. Jest jakiś paseczek dla Magusia, ale też mamy świeży. Okej, zostaje nam Surtr. Tego Surtra chyba jeszcze nigdy nie ubiłem. Także to będzie wiekopomna chwila. Jeszcze chyba na żadnej postaci nie padł. Nawet na berserku, jak dobijaliśmy 500-ny. Tam była bardzo bliska próba jedna. No tu jest duże RNG, jeżeli chodzi o tego tygrysa, nie? Ale... ale no tak czy inaczej. Ile nam brakuje expa? Po tym jeszcze nie będzie levela. No 6 milionów było, właśnie, właśnie. Ale spokojnie. Skoro było 6 milionów, to i on padnie. Duże RNG to dobre nalożki. No nalożki wydaje się bardzo dobry ten druid, więc... coś tym faktycznie może być. Co sądzisz o teorii, że będą teraz każdą postać bufować, bo chcą trzecią strefę zrobić? Wiesz co, nie wiem. Już tyle teorii powstaje wokół tej gry, że... dopóki to się nie stanie faktem, to nie wiem. Jakoś się za bardzo nie zagłębiam. Ludzie bardzo często za bardzo przeżywają. Tam 300 milionów. Kurczę, no padnij, proszę. Ładnie, proszę. Temu reader może spróbuj zamknąć.
Tak, tak, zamkniemy zaraz, no ale tu widzisz, tu na samym początku praktycznie było 6 milionów, więc... Czy testował ktoś wasz czompko, geniut, pirodliszka? Bardzo proste przejście. Tylko no koguta musisz tam dokarmić prawie do stówki, żeby ci łatwo padło, ale tak, bez problemu. No właśnie, właśnie. Tu raczej wiadomo, że trzecia strefa by była fajna i już od jakiegoś czasu się o niej mówi. Ale no chyba robić tak mocnego druida mija się z celem, skoro jej jeszcze nie ma. Kurde, i tam znowu 60 milionów, ale dobra. Przerwa na razie, lecimy tutaj. Tu mamy paladyna. Władca dziewiątek. Okej, okay, siadło. Zobaczmy. O, tu mu pachołki sporo zrobiły. No. I to mi się podoba. Paszcza Taurona teraz. To jest chyba Woj, jak się nie mylę. Sprawdźmy to. Dobra, jest. 4,98. Mamy to. Jeszcze dwa levele. Ja dopiero na tym levelu miałem zacząć te lochy klikać. To tak swoją drogą. To nam się nie przyda. Sprawdźmy tą paszczę Taurona. 2 miliardy HP, 2 miliardy 150 milionów. Okej, okay, miliard 400 milionów zostaje dla nas. 400 milionów, prawie 600 milionów, no i prawie miliardzik, tak o. Nic ciężkiego. Dobra, i mamy Necromancera. Necromancer... wojownik chyba po raz kolejny, jak się nie mylę. Także też raczej bez problemu. 666 level. Jezu, ale to jest pojebane, to jest naprawdę. I wyobraźcie sobie, że teraz na takim W50 druidy, które tam mają już około 450 level, puszują te lochy, zdobywają z 20 leveli, bo pewnie z tyle wbiją i przechodzą na golda. No cóż, mam tylko nadzieję, że szybko jakiś hotfix zostanie wypuszczony do niego. Ja chciałem magię grać. No nie, no do W60 to mówię, raczej to znerfią. No raczej to jest obvious, jak to tak wygląda, że coś jest z tym nie tak, nie? Tak jak mówię, dzisiaj widziałem nagranie, gdzie druid chyba 406 level pokonał maga 495. I tam była różnica no kilkudziesięciu tysięcy statystyk, nie? Tylko po prostu dał mu dwa kryty. Na masce orła. Kurde, nie pada już to tak szybko jak wcześniej. Ale no tam były co chwilę jakieś bliskie próby. Tu też te uniki muszą siadać, nie? Na nie mamy tylko 40, w sensie no tylko 40% to jest sporo. No ale mówię. Dobra, siedzi, mamy to. Hemoridor. Hemoridor zamknięty. Wszystko równomiernie, no ja wiem, wiem, tylko właśnie nie wiem, bo ja mam, zobacz, ja tutaj sobie wszystko docisnąłem do razy 17 na sobie i tu nie mam za dużo tego kryształu. Zaczniemy od Kunegundy, ale to zaraz, dobra, obejrzymy sobie. Broń razy 10, reszta razy 15, no jakbym miał tyle surek, to pewnie bym tak zrobił. Okej, okay. Miliard 700 milionów do zbicia. Zobaczmy. No. Można, można. Jako iż to już jest... A, muszę tutaj po kolei, żeby mi się to w cały świat nie poulepszało. Jako iż to już jest końcówka tego druida, przypominam, to zużywamy wszystkie surki, jakie tylko możemy zużyć. Na pachołki. Machniemy im to razy 5 na razie. Pyk. I na pewno Mariuszkowi, bo raz, że na tego berka się przyda on.
A dwa, że no ogólnie się przyda, nie? Bo jesteśmy na inteligencję, jakby nie patrzeć. To co za klata na Kuni? To jest klata bodajże z Tornada 500+, jak się nie mylę. Podinta na Kuni? O kurwa. No nie. I przez to nie wbijemy 500-nego. Czekajcie, a działa ten trik z Barda? O, działa. No i już mamy zręczność. Ej, ja może tu jeszcze posprawdzam w sumie, bo... Znając mnie, to mogłem czegoś nie zauważyć, ale nie, reszta już jest na zręczność, okej. No, takie triki trzeba znać. Czekajcie, gdzie ja skończyłem? Tu mamy razy 5, nie, tu razy 4 nam się ulepszyło. I tu razy 4. Dobra, i teraz temu Barbarowi ile jeszcze się uda? Może wszystko nam się uda razy 5 w ogóle. Jak tak patrzy. Nie, nie wygląda tak źle. Moim zdaniem jest nawet ładna. Szczerze. Dobra. Jak to wyszło? A, tu mi się zbugowało. Ale dobra, prawie wszystko razy 5. 3 itemki razy 4 u Barbata. Okej, to wyszło nieźle. Dobra, i teraz tak, tu mamy Tygrysa, lecimy do tego Surtra. Ten Surt jeszcze powinien paść. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tam było 6 milionów przecież na początku. Dobra, siedzi, okej. I mamy osiągnięcie następne. Plus 26, to sporo. Tylko muszę znowu runki zamienić. Znaczy, no może nie sporo, ale... Ale niech będzie. W ten sposób. Poczekaj, Delfik, zobaczymy. No ja jak liczyłem, to też mi wyszło. W sumie to liczyłem, że zrobimy wszystkie te lochy oprócz tych. A tu zrobiliśmy Cerbera, bo o nim zapomniałem. Ale zapomniałem totalnie o tym magu tutaj, niestety. Dobra, no to co? No teraz klikamy po prostu, nie? Grzybów jeszcze trochę mam, więc... Poszło to w sumie sprawniej niż myślałem. Jeżeli chodzi o te inne lochy. Także możemy tu naprawdę dużo wydać na te, które zostały. Więc... Zobaczymy. Chciałbym tego ubić. Przede wszystkim. Ale on tu kurczę za mocno nas bije, żeby to jakoś sensownie wyszło z nim. 500 zawki będzie trzeba? No właśnie, jak najgorszy nob. No ale chyba dla takiego klikania... O kurwa. Siedzi. Kurczę, no broń nie najlepsza. A jak u maga? O, magowi odda. Korunkę musimy zmienić. Czekajcie, zaraz obejrzymy. Co tam się zadziało, że to padło, bo ja nie wiem. A, za mało złota, dobra. Okej. Niech będzie to tak. Dobra. No, jest mocny. Ale fajnie, czuć taką dominację genetyczną od tego druida teraz. Dobra, ten mu za wiele nie zrobił. Maguś coś tam kliknął, więc spoko. No, z pół HP mu zbili. Dobra, jak to wyglądało? A. No nie było to wcale takie trudne, jak wyglądało niby. Dobra. Lecimy dalej w takim razie. Kurczę, musimy jeszcze ponad jeden level wbić. To jest naprawdę ciężkie do zrobienia. Ale dobra, no klikamy. Lecimy teraz to, czyli wracam tak samo. Dzięki Avok
za followka, a to jest chyba zagraniczny. Thanks for follow, Avox. Zrobimy te kółka. Zostały nam tylko dwa lochy, więc... Tak czy inaczej, nie ma tutaj już... jakichś większych filozofii. Po prostu będziemy dać 100 na tego, 100 na tego i tak po kolei. No Wiedźma wydaje mi się, że była do zrobienia, tak jak oglądaliśmy bliską próbę. Dlatego, że ta Wiedźma bardzo mało nam bije, więc jak tam będą często te... ta pasywka tego orła wchodzić, to raczej do zrobienia. Ile mi zostało? 2,5 kloka. Miałem 4 na początku. Także w 2,5 kloka wyczyściłem w sumie wszystkie lochy, oprócz tych najbardziej late game'owych. Jak coś. Ile klikania? No raczej się dzisiaj będę zerował, także... także jeszcze troszkę ten streamek potrwa. Ale no chyba już nie będzie innych postaci za to. Oni musieli chcieć, by był taki mocny? Nie, no nie wydaje mi się. To już wiesz, żarty żartami, tu fajnie się lożki klika i tak dalej, no ja i tak ta moja postać za dużego wpływu koniec końców nie będzie miała, bo i tak zostanie opuszczona. Więc tak jak mówię, no żarty żartami, ale no jest to za mocne, no nie oszukujmy się. Jest to zdecydowanie za mocne. Kurczę, no tak jak ta meduza nie ma żadnych bliskich prób za bardzo, tak ta wiedźma naprawdę jest możliwa do ubicia. Tu co chwilę zostałem jakieś tu nawet, wiecie, bo ta walka nie wygląda tak, że nas po prostu ta wiedźma one-shotuje, tylko zobaczcie, że ona bije małe obrażenia, więc tutaj dosłownie kilka krytyków więcej, nawet niekoniecznie od nas, tylko od pachołków i to by siadło, nie? O dobra, widzę, że mi się wczytało. Aha, na starym druidzie mieliśmy od meduzy w dół wszystko not possible, jeżeli chodzi o górę Olimp. To teraz jeszcze karczmę mrocznych sobowtórów sprawdzimy. Połóż coś ciężkiego na enter. Nie no, no co. Streamek dopiero trwa godzinkę. Żeby dobić do standardowego czasu, to jeszcze tu trochę poklikamy. Dobra, 2, 1, 0, ok. Wracamy do tego. Tu już mi się wczytały te procenty. O, tu na haniebnego handlarza też było not possible. Który jest po tej wiedźmie. No ale to na starym druidzie, nie? No nie wiem, nie wiem. Nie no, 500-tego nie będzie. Tu już jakby... myślę, że w ogóle nie ma co dyskutować. Dlatego, że te lochy to już są za bardzo takie late game'owe lochy. Że tego nie idzie oszukać po prostu samymi tam jakimiś pasywkami, unikami, blokami. Tylko to już są takie lochy, gdzie faktycznie te statystyki muszą być pojebane, żeby to ubić. Więc no to niestety jest przeszkoda. Aczkolwiek, no mówię, zerować się wyzerujemy. Im więcej wbijemy dzisiaj, tym szybciej ten 500 wpadnie nawet z samej awki. I potem się najwyżej zrobi takie podsumowanie tego 500 levela. Gdybyś miał 550 plus, to byś zamknął? No, bardzo możliwe. Bo tu też staty by były o wiele mocniejsze. No, no bo wiesz, wtedy nie dość, że te staty by były wysokie bardzo, to jeszcze doszłoby do tego to, co druid robi w tym momencie, czyli jest giga OP, więc... to by było takie combo, ale dobra. No nic. Tak, dokładnie. Dzisiaj 500 i znak zapytania, także proszę mi tutaj nic nie insynuować. O kurwa. Siedzi. Siedzi to. Mówiłem, że warto. Pokaż mnie to. Okej, pachoły zbiły tak z pół. Zobaczmy. Ej, same kryty nam... Oj, teraz nie kryt, ale ostatni był zwykły. Na szczęście krytyczny, ale nie z tej pasywki. Ale same kryty nam wchodziły z tego pazura. A tu z każdym krytem jest mniejsza szansa o 2,5%. Dobra, czekajcie. 112 pancerza trochę tracimy. Ale chyba mogę mieć wyjebane jajka. Na to. Także wymieniamy. Pyk. Pyk.
Dobra, niech będzie tak. Jaka maska najlepsza według ciebie? Na magów ten, orzeł, a tak ogólnie wydaje mi się, że tygrys. Dobra, teraz zmieniamy na tygrysa i kogo teraz mamy? Teraz mamy haniebnego handlarza. Kim on jest? On jest zwiadem. O kurwa, on ma 16 miliardów HP. Nie zmieniło się to znowu? A, bez kitu. Poczekajcie moment. Teraz ręka. Dobra, dzięki. Dobra, teraz mamy na niego 16 miliardów. A jak on nam bije, bo to też jestem ciekaw. Oni mu coś tam robią, a on nam zadaje dużo obrażeń. Niedużo. Czyli jest opcja... O dobra, skipnęś. Czyli jest opcja, żeby tu samymi krytami go ładować i dużo uników zrobić. Bo to jest najważniejsze. Jak siądzie taka próba. Okej, no to teraz robimy to samo dokładnie. Lecimy 100 na tego, 100 na tamtego. Co tu można innego zrobić? Dobra, w tym momencie wydaliśmy 1000 grzybów. Czyli mamy w tym momencie 1500. Więc wydaliśmy już 1000 grzyba na te lochy i padła wiedźma na razie. Także za kolejny 1000 padnie jeszcze jeden. Jestem pewien, że tak to właśnie będzie działać. Kurczę, powiem wam, że tak się zaczynam zastanawiać, czy jest sens w ogóle to dalej klikać. No ale kurde, no my tu nie schodzimy poniżej w ogóle 10 miliardów nawet. A on ma łącznie 16 ponad. Wiecie co, to okej, to możemy jeszcze spróbować tą Atenę kliknąć. W sensie nie ma Ateny, tylko Meduzę. Bo ta meduza z dwojga tych lochów bardziej wygląda na taką, którą by można było ubić. Więc na nią może teraz, na niej skupimy uwagę całą. Spróbujemy ją ubić, no i chyba tyle na dzisiaj. Tak mi się wydaje. Kolejny to też jest mag w tej górze Olimp. Niestety, myślałem, że kto inny. Chociaż w sumie w tej karczmie mrocznych sobowtórów też myślałem, że po wiedźmie będzie ktoś inny. No i był, a i tak go nie możemy ubić. To już są, mówię, za mocne lochy. Za bardzo late game'owe. Żeby tu nawet takim OP druidem. I tak zrobiliśmy o wiele więcej lochów, niż bylibyśmy w stanie zrobić przed tym buffem, nie? Także moja ostateczna opinia co do druida. OP. Dzięki za uwagę, możecie grać, możecie iść napierdalać. Na nowych serwerkach. Dobra, mamy to, proszę bardzo. Do niedowiarków. 4,99 dobity. Dobra. Można wracać do tego, co niedźwiadki lubią najbardziej. Czyli napierdalanie Entera. No jeden level. Widzicie. Gdyby nie to, że zacząłem tutaj grać na Golda od 400 levela. To kurczę. Już by był ten 500 dawno. Kurczę, za 4 dni to w ogóle będą równe 2 lata tego druida. Swoją drogą. Jakby w równe 2 lata się udało wbić 500. No ale chyba się nie uda. Nie, chodzi mi o to, żeby wiecie, wbić ten 500 na odcinku, żeby to było takie symbolicznie zrobione. Plus jeszcze... zrobimy takie podsumowanie, nie? Jak ten druid wygląda na tym 500 levelu. Dobra, 170 prób jeszcze. 170 prób. Jeżeli nie siądzie, to kończymy. Najlepsza próba jaka była, to było chyba 600 milionów. Więc... ile grzybów poszło na tą meduzę? No jak jeszcze zużyję te 150, to mi pójdzie na nią gdzieś... A, bo to jeszcze w sumie wcześniej ją klikałem. No to tak łącznie z 1500. Może 1300, coś takiego. No nie ma opcji, nie ma opcji tego przepchnąć. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tyle.
Tyle jeżeli chodzi o klikanie lożków na tym druidzie. No wyczyściliśmy praktycznie wszystko co mogliśmy. Totalnie zostało to wszystko dociśnięte. Także no, zaczynaliśmy 4,9, 4,5 bodajże, czyli wbiliśmy 4,5 levela z samymi lochami, nie zapisując tych lochów, to też warto dodać. No ale cóż no, jeszcze musielibyśmy 5 lochów ubić, żeby wbić level. To totalnie nie wyjdzie. Ale fajnie, fajnie. Takie staty, więc staty mamy mocne bardzo. Jak na ten level. No i fajny progresik, nie? Druid. Koniec końców. OP. Co by nie mówić. No i fajny, fajny. Fun to play. Jeżeli go zbalansują tak, żeby nie było OP, to samo to jak działają te pasywki mi się osobiście podoba, nie? To też druga sprawa.